przekręcamy kluczyk i automatycznie włączają się światła. Światło pozycyjne przód, światło pozycyjne tył, plus oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Przekręcamy kluczyk i automatycznie włączają się światła mijania. Dolna żarówka. Kierunkowskazy, lewy, przód, lewy tył, prawy przód, prawy tył. Światła awaryjne, światło drogowe, pojawia się niebieska kontrolka, sprawdzamy tylko z przodu, dolna żarówka. Światło stopu, ręczny i nożny hamulec. Sygnał świetlny. Następnym etapem są płyny eksploatacyjne. Płyn hamulcowy znajduje się tutaj w tym zbiorniku. Jest to na przednie koło. Na wizjerze sprawdzamy poziom. Motocykl musi stać na równej nawierzchni w pionie, wizualnie na wizjerze, powyżej wartości minimalnej. Tutaj jest płyn hamulcowy na tylne koło. W ten sam sposób sprawdzamy. Równa nawierzchnia, motocykl w pionie i wizualnie powyżej wartości minimalnej. Wlew oleju, wizjer do sprawdzania poziomu oleju. Równa nawierzchnia, silnik nie pracuje, motocykl w pionie pomiędzy wartością maksymalną i minimalną. FL, max, min. W razie braku tutaj uzupełniamy. Zbiornik z płynem chłodniczym, równa nawierzchnia, motocykl w pionie, wizualnie pomiędzy wartością maksymalną F i L. Max, min. Min, max. Przed każdą jazdą sprawdzamy naciąg łańcucha w środkowej części, góra, dół, zgodnie z zaleceniem producenta.